Dla tych, którzy chcą więcej, na spotkanie zaprasza mBank z pakietem produktów Intensive, partner cyklu mBank Premiera Online. Dzień dobry, witajcie. Minęła godzina 18, więc tradycyjnie najserdeczniej witam Was na kolejnej premierze online Empiku. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką i mam przyjemność być jedną z gospodyń premier online organizowanych przez Empik. Dzisiaj gorąco Was witam w imieniu całej ekipy, która szykuje dla Was to spotkanie, które jak zawsze na język migowy tłumaczy elegancki, dostojny i bardzo uprzejmy Bernard Kinow. I muszę się Wam na początek do czegoś przyznać, że dzisiaj te emocje, one są zawsze przy okazji premier online, bo zawsze człowiek chce jak najciekawiej Wam opowiedzieć o kolejnej premierze książkowej, ale dzisiaj spotkanie z kobietą, która dla wielu z nas i dla wielu z Was i również dla mówiącej te słowa jest pewną inspiracją. Dzisiaj będziemy nie tylko mówić o książce, ale będziemy Was również zapraszać na matę do jogi i zrobi to nauczycielka jogi, która nie będzie Wam kazała kupować drogich ciuchów, żebyście się lansowały na zajęciach, nie będzie do Was mówiła moje złociutkie ani moje kochane, nie będzie Wam dawała łatwych rozwiązań, ale z uwagą, ze spokojem zaprosi Was do świata swojej życiowej, sensownej i mądrej lewej jogi. Dziennikarka, publicystka, aktywistka, feministka, fajna babka i wiedźmucha Paulina Młynarska dzisiaj w Empiku prosto z Krety. Namaste! Namaste! Dzień dobry! Pani, no tak, już kalopowiem ma właściwie, kalobrady. Miły wieczór. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo za to, że mogę tę premierę tutaj mieć. I trochę Ci zazdroszczę, Justyna, że masz tę książkę w rękach, bo ja jej jeszcze w rękach nie trzymałam. Ponieważ lecę do Polski jutro i dopiero wtedy będę mogła przytulić dziecię do piersi. Słuchaj, Paulina, skoro mówisz o tym dziecięciu, to ja od razu nawiążę do naszej rozmowy wczoraj takiej messengerowej. Ja napisałam do Ciebie, że się spotykamy, że się cieszę. I Ty napisałaś takie zdanie, ja dziś oczywiście mega przeżywam, bo już ludzie mają książkę w rękach. Czy dla Ciebie to jest jakiś element stresu, kiedy wychodzi nowa książka, kolejna przecież Twoja? No oczywiście, że tak. To jest zawsze ogromny stres i ogromne... To jest w ogóle bardzo dziwne wrażenie, bo to jest rzeczywiście coś takiego, wydać książkę, że coś z niczego, prawda? Że coś w mojej głowie było, a nagle jest buch po prostu fizycznie w rękach ludzi i że ludzie są tak bardzo blisko mnie, chociaż są tak daleko, bo trzymają to coś mojego. Przepraszam, tam w tyle jest felek. Przepraszam, tak będzie. Ja mieszkam w... Moja przyjaciółka Rosjanka mówi durdom, durdom. To jest po prostu durdom, bo tutaj się dzieją, tutaj jest bardzo dużo zwierząt. W każdym razie tak, no, zawsze się stresuje, zawsze jest trema i chyba oby zawsze była, bo jak człowiek tak z siebie zadowolony i bez tremy, to zrobi się podejrzany. Powiedziałaś o tym, że ja wiem, jeżeli ktoś Cię śledzi w Twoich mediach społecznościowych, to jest przyzwyczajony i do psiaków, i do kociaków, więc te elementy są jak najbardziej pożądane podczas naszego spotkania, ale też mówisz o tym, że no, jesteś blisko, bo ludzie mają Twoją książkę, Ty też nas do siebie dopuszczasz blisko, opowiadasz o swoich doświadczeniach i przepuszczasz tę swoją lewą jogę właśnie przez swój świat. Opowiedz, dlaczego ona jest lewa, no musimy to na początku wyjaśnić, na czym ta lewizna jogi polega. No to jest lewizna i lewicowość też. Lecha, właśnie. To nie jest chyba lewizna, to jest lewicowość jogi, bo joga, bo ja jestem człowiekiem z sercem po lewej stronie od zawsze, odkąd pamiętam. Tylko tak tego pewnie. Zastanawiamy się, co się właśnie wydarzyło. Mam nadzieję, że Paulina do nas wróci. Być może któreś ze stworzeń na przykład nadepnęło na kabel, co jest prawdopodobne. Jeszcze przyglądam się ekranowi, czy to jest tylko chwilowa sytuacja technicznego zawieszenia, czy długoterminowa. O, jednak była chwilowa. Jesteś z nami, Paulina, bo nie było Cię przez moment. Jesteś. Jestem. Dobrze. Tak, czyli... Mówiłam o tym, że lubię tak zaglądać pod spód I tak troszkę też zaglądanie pod spód, wiecie, można coś zamieść pod dywan, ale można też zamieść pod matę do jogi. Bo to jest taki dywanik, prawda? To może być nasz latający dywan, ale to też może być dywanik, pod który sobie różne rzeczy elegancko pozamiatamy. Więc tak się głowiłam, jak to zatytułować i rozmawiałam na ten temat z Agnieszką Glińską, reżyserką, z którą się przyjaźnię i która była u mnie na warsztatach i
troszkę miałam okazję i przyjemność ją uczyć, mieć z nią zajęcia i mówię jej, że to właśnie coś takiego, a ona tak mówi, a super, i mówię, że to będzie o polityczności jogi trochę, a ona mówi, super, to moja lewa joga. I myślę sobie, tak, kurczę, no inteligentna kobieta po prostu super wymyśliła, bo to jest o tym, że na lewą stronę wywracamy tę jogę trochę. To jest o tym, że zaglądamy to, co jest pod tę matę, co tam zostało pozamiatane pod tę matę. I też jest to książka pisana przez osobę o światopoglądzie lewicowym. Ja mam takie wrażenie, że są dwie płaszczyzny tego zamiatania pod matę. Taka osobista, każdej z nas i każdego z nas, kto się zabiera na przykład za praktykę jogi, może być taka osobista i taka powszechna, globalna. Od tej osobistej może bym zaczęła, czytając twoją książkę, najbardziej sobie chyba wbiłam do głowy, że w jodze nie można ściemniać, to znaczy nic przed sobą nie ukryjesz, że jeżeli chcesz naprawdę praktykować jogę, to musisz być gotowy na taką zupełną prawdę o sobie i to może być wyzwanie. No to jest ogromne wyzwanie, dlatego że kiedy w ogóle myślę, że musimy sobie jedną rzecz ustalić, taką ramę, na której będziemy tutaj tkać naszą rozmowę, że my nie rozmawiamy na temat gimnastyki. My nie rozmawiamy tylko na temat asan, na temat praktyki fizycznej, która jest utożsamiana ze słowem yoga. I jakby to jest bardzo ważne, żeby to sobie nazwać, ponieważ ta gimnastyka, czy też ćwiczenia fizyczne związane z praktyką jogi wchodzą w skład 8 gałęzi jogi i są jedną z 8 praktyk. W związku z tym, kiedy mówimy o jodze, kiedy ja mówię o jodze, czy też kiedy osoby zajmujące się jogą klasyczną w sposób taki poważny, profesjonalny mówią o jodze, mówią o tych 8 praktykach. Ale jeśli sobie sprowadzimy to do tej praktyki fizycznej, to tam już od razu spotkamy bardzo dużo prawdy na swój temat, bo wysiada człowiek na tej macie i się okazuje, że jest jakąś pokraką, że pięknie sobie to wygląda na zdjęciach i prawda, w takim wyobrażeniu ogólnym, ale jak już się człowiek ze swoim ciałem zaczyna konfrontować, to jest czasami bardzo trudne, bo odkładając wszystko inne na bok, po prostu widzimy, że jesteśmy obolali, nierozciągnięci, że to ciało jest bardzo napięte, że to ciało jest czasami trochę za duże, a czasami trochę za suche, że to ciało w jakiś sposób nam przeszkadza nawet, albo jest takim za ciasnym ubraniem, sztywnym, w którym nam jest tak naprawdę trudno żyć. I to jest oczywiście ogromnie konfrontujące. Bardzo często spotykam się z takim zdaniem, najczęściej wśród osób, które komentują na mediach społecznościowych albo które wybierają się, chcą przyjechać do mnie się uczyć, czy chciałyby gdzieś tam po prostu się gdziekolwiek zapisać i uczyć, które mówią, ja bym chciała, ale ja jestem taka nierozciągnięta. No oczywiście ta praktyka jest po to, żebyśmy się rozciągnęły, więc nie musisz być rozciągnięta, żeby zaczynać praktykę. Możesz, właściwie każdy, kto zaczyna, jest raczej nierozciągnięty, chyba że, nie wiem, no, trenował jakąś gimnastykę, czy jest po prostu, nie wiem, ma wiotkość stawów. Natomiast ten moment, kiedy się konfrontujemy z tym, jak bardzo nasze ciało nas nie słucha i jak bardzo pełne jest napięć, to jest taka chwila prawdy i to jest taki moment, w którym też nasze ego, które zawsze chce ładnie wyglądać i dobrze się prezentować, tak, ten narcystyczny kawałeczek w nas się wścieka i mówi, ja nie chcę się konfrontować z tym, jak bardzo to ciało opuściłam. Bo my tak mówimy, że opuścić ciało to jest umrzeć, a my tak naprawdę opuszczamy to ciało cały czas, po prostu urzucamy nasze ciało, żyjemy w głowie. Więc ta praktyka na macie, zresztą chyba jak każda praktyka fizyczna, po prostu konfrontuje nas bardzo mocno z tym, w jakim stanie w ogóle jesteśmy. Natomiast jeśli chodzi o te pozostałe praktyki, no to tam po prostu jest bardzo dużo takiego odpuszczania swoich przekonań na swój własny temat, odpuszczania różnych przywiązań, odpuszczania właśnie tego
tych różnych takich sztywnych struktur, które w sobie hodujemy, które często są bardzo solidnie ugruntowane. I moment, w którym się konfrontujemy z tym, że mamy tyle tej sztywności w sobie, czy tyle tych uwiązań, przywiązań i przede wszystkim ukłań, to jest bardzo trudne, a żeby praktyka miała w ogóle miejsce, to właściwie ta praktyka dotyczy tego, żeby się wywikłać, żeby to puścić, żeby to odpuścić, żeby po prostu wejść w taką miękką postawę, też psychicznie. Jest taki świetny przykład, opowiadasz o różnych momentach swojego życia, ale też o różnych spotkaniach, których doświadczyłaś jako nauczycielka jogi. Opisujesz takie dziewczyny, które przyjechały do ciebie na grupę w Azji i one były tak drinkujące, roszczeniowe, ciągle na kacu na tych zajęciach, wszystko im się nie podobało. To były 2 tygodnie z tego, co opisujesz, tego takiego spotkania czy warsztatów. I po tych 2 tygodniach nagle one były cichsze, już nie było tego alkoholu wieczorami, zaczęły jakoś, ktoś się popłakał, ktoś się przytulił. Czyli im się udało, nawet takim zakapiorom, można powiedzieć, trzymania się w różnych strukturach, udało się odpuścić dzięki spotkaniu z jogą i z tobą. Znaczy, ja myślę, że to jest tak, że po pierwsze my mamy coś takiego w naszej kulturze polskiej, że wakacje, wypoczynek, wyjazd, nawet taki wyjazd na warsztaty, to się często kojarzy z tym, żeby sobie tam zadrinkować i trochę tak po prostu też poplotkować, też trochę puszczają, my bardzo się trzymamy w ryzach, w robocie, prawda? Musimy trzymać jakiś fason i po prostu różne stresy z nas puszczają. To była jedyna taka grupa i taka sytuacja, która, chociaż potem były różne tam pojedyncze takie zdarzenia, ja widziałam w nich zasadniczo siebie sprzed praktyki, bo to nie jest tak, że ja tutaj osądzam kogoś, tylko opowiadam po prostu o tym, jaka to jest ścieżka, że udaje się ludziom, którzy zaczynają po prostu pomalutku się z tym swoim ciałem spotykać, konfrontować, jeśli się im stworzy takie przyjazne, bezpieczne warunki, łagodne, kiedy się ich tak troszkę tak wesprze po prostu, kiedy się im przypomina o tym, że żeby szukały, czy szukali przyjemności z ciała, że zamiast się tak napinać, to można po prostu wziąć kilka bardzo głębokich oddechów, że nic nie musisz, że możesz, niektóre osoby przyjeżdżają na wyjazdy jogowe lub przychodzą na sesje pojedyncze i naprawdę przesypiają połowę sesji, bo są tak bardzo zmęczone. I moje podejście jest takie, że jeżeli ktoś jest tak bardzo zmęczony, że to leżenie po prostu w tej pozycji relaksowej tej osobie akurat jest potrzebne, to jest bardzo udana sesja. Niedobrze by było, gdyby ta osoba przemagała na siłę to swoje zmęczenie i ten swój stan i udawała przed sobą, że może więcej i więcej. Ja się cieszę, kiedy ktoś tak się podda. Mhm. Ja byłam sama takim zakapiorem. Znaczy, nigdy nie byłam jakoś roszczeniowa chyba, bo ja od bardzo dawna podróżowałam z plecakiem niskobudżetowo. To były takie moje po prostu jakby wyskoki jeszcze, prawda, mając córkę na studiach, która jeszcze w jakimś stopniu ode mnie zależała, mając robotę w Polsce. Więc sobie tak urywałam się i po prostu to, co mi się udało przeoszczędzić, wydawałam na te podróże i brałam zawsze jakoś tak za... cieszyłam się po prostu z tego, jak jest. Ale byłam takim zakapiorem właśnie, no właśnie drinkującym na przykład. I bo to mi dawało relaks, bo to nie znaczy, że ja teraz stałam się jakąś fanatyczką, prawda? No, ja na szczęście nie mam problemu alkoholowego, więc muszę odstawić całkiem rygorystycznie, ale jakby to przestało być dla mnie sposobem na relaksowanie się, na jakieś takie bycie po prostu w sytuacjach międzyludzkich, na wyluzowanie się, bo ja się potrafię już teraz wyluzować, dlatego że się po prostu czuję wyluzowana. Mhm. Jasne. Skoro o tym mówisz, to ja bym się zabrała a propos konstrukcji naszej rozmowy i tego, z czego ją będziemy tkały. No tkasz, mam wrażenie, swoją lewą jogę z takiego obalania pewnych mitów, czy z rozbierania tej jogi na, no nie wiem, czy czynniki pierwsze, ale na różne wątki. Na przykład piszesz coś takiego, że
Im bardziej popularna staje się joga na zachodzie, tym mniej ma z jogą wspólnego. Co to znaczy? Joga stała się ogromnym biznesem, który jest bardzo dochodowy, który pomaga, znaczy w ramach tego biznesu sprzedaje się pewien styl życia, pewien wygląd, całą masę gadżetów, no i też to, co możemy zrobić z ciałem, te niesamowite pozycje i wygibasy, które widzimy na Instagramie czy w różnych innych miejscach, gdzie się ludzie prezentują. I tam jest tak bardzo dużo nacisku i napięcia na to, żeby to było takie doskonałe, takie wyjątkowe, takie wystylizowane, takie idealne. I tam jest takie uwikłanie właśnie w ten wizerunek. To jest bardzo narcystyczne. A praktyka jogi ma w swoim sercu taką ideę, żeby nas wywikłać z tego narcyzmu i żebyśmy nie potrzebowali tego wszystkiego aż tak bardzo. Tym przede wszystkim w praktyce jogi uczymy się nie przywiązywać do tego, kim jesteśmy, co mamy, jakie jest nasze ciało. Więc jeżeli praktyka jogi wiąże się z tym, że mamy te idealne muskuły, że potrafimy zrobić taką i siaką i owaką pozycję, że potrafimy tak wyglądać, prawda? A potem nagle któregoś pięknego dnia z jakiegoś powodu zostaniemy tego pozbawione bądź pozbawieni, ponieważ życie się zmienia, ponieważ nasze ciało ma swoje ograniczenia, ponieważ się możemy rozchorować, przejść, nie wiem, wypadek ciężki albo po prostu zestarzeć. I co? I nagle jest jakieś ogromne poczucie straty, bo się człowiek bardzo przywiązał do tego, że to ma. Ja to przeżyłam bardzo mocno na własnej skórze w ostatniej zimy, dlatego że był taki moment, ja zaczęłam w ogóle późno praktykę jogi, więc pewnych rzeczy nigdy nie zrobię, pewne rzeczy mi nigdy nie wyjdą, bo ja na poważnie się tym zajęłam mając około 40 i po prostu już to ciało pewnych rzeczy nie, no nie da się. Ale bardzo dużo mogłam, bo bardzo regularnie ćwiczę, bardzo regularnie mówię o asanach, o samej jakby tej gimnastyce jogicznej. I tak dużo, i tak się zaczęłam tym sama przed sobą trochę tak chełpić. I tak mi to sama sobie troszkę tak imponowałam, że potrafię takie zrobić sztuki. I ja tutaj mam studio na dachu, gdzie mieszkam, tu mam różnych sąsiadów i ci sąsiedzi tak idąc tutaj dróżką, bo to jest wszystko tak, ja mieszkam w górach, więc widzą z góry, jak schodzą. I oni tak, tak z uznaniem, że ja tutaj stoję na ręku. I co? I w zimie musiałam przejść ciężką operację, obustronną mastektomię z rekonstrukcją i straciłam to. I już nie mogę tych rzeczy zrobić. Nie wiem, czy będę je mogła znowu zrobić. Czy to wyklucza moją praktykę jogi? Czy to ma mnie frustrować? Myślę, że gdybym była poddana tej operacji bez tej mojej praktyki jogi, to bym w ogóle przeżywała większą frustrację związaną z tym okaleczeniem, z tym, że nagle po prostu no, sprawność bardzo ucierpiała, chociaż też bardzo szybko wróciłam do sprawności, ale to jakby jest inny wątek. Po prostu, ale oczywiście nie do takiej, jaka była i nie do pełnej i okej, być może nie pewnych rzeczy nigdy nie zrobię, bo po prostu tam się wszystko pozmieniało. To jest bardzo rozległa operacja, która no jasne. Dotyka się mięśni, są te sztuczne, te wypełniacze wsadzone, te implanty, no to po prostu nie, już nie jest to, co było. Więc dostałam po prostu po nosie, dostałam taką pozytywną nauczkę, widzisz, i co się było tak chełpić, i co się było tak przywiązywać. No i właśnie wracając do twojego pytania, to przywiązywanie się do bycia taką piękną, taką zgrabną, gibką, to przywiązywanie się do tego, że się coś może, że się coś osiągnęło, że się coś ma, do jakichś swoich też koncepcji na temat życia, to jest straszliwie narcystyczne i to jest dokładnie zaprzeczeniem jogi, bo joga jest o tym, żeby to wszystko zostawić. Po prostu przestawić, bo to nie jest aż takie ważne.
Zastanawiam się, jeśli pozwolisz, napomknęła się o operacji, która też była szeroko, wiesz, komentowana, pisano o tym w prasie. I myślę sobie, na ile też Twoja praktyka jogi i Twoja świadomość pomogła Ci znieść i pomaga Ci znosić różne komentarze. Zajrzałabym na chwilę do tego wątku, wiesz, psychicznego. Na ile to jest tak, że ciało oczywiście no, jakoś reaguje lepiej lub gorzej, a jak głowa Ci funkcjonuje w takim zestawieniu z krytyką, z oceną, z opiniami w ogóle, kiedy masz taką wiedzę z Twojej praktyki jogi wynikającą? No był taki moment, że mnie dojechało jednak, nie mogę powiedzieć. Był taki moment, że mnie dojechało. Ja świadomie opublikowałam informację o tym, że przeszłam tę operację. Miałam to przemyślane po długich rozmowach z lekarzami, ponieważ ja mam bardzo duże zasięgi w internecie i uznałam, że to jest jedna z tych okazji, kiedy można naprawdę się przysłużyć kobietom. Dlatego, że mój problem został wykryty w rutynowej kontroli mamograficznej. Teraz na ten temat dużo mówi i pisze Dorota Gardner. Znowu widzę, że mamy delikatne zawieszenie połączenia. Mam nadzieję, że za chwilę się z Pauliną znowu usłyszymy. Liczę, że to taki chwilowy problem. O, jesteśmy z powrotem. Super. Ważny wątek. Powiedziałaś o tym, że dużo pisze Dorota Gardias, że zdecydowałaś się pisać, bo masz zasięgi i chciałaś coś zrobić dla dziewczyn. Tak. Chciałam, to znaczy wydało mi się to, bardzo to przemyślałam i wiedziałam, jakie będą komentarze i jaka będzie jazda. Zdziwiłam się jedną rzeczą bardzo, bo kiedy chyba 10 lat temu to było, kiedy na swoją operację, to ta jazda jakby dotyczyła głównie tego, ta awantura cała, że to była operacja nazywana jeszcze prewencyjną, ponieważ to jest tak, że u mnie była bardzo duża szansa, że się rozwinie rak. Ja nie mam mutacji, ale po prostu znaleziono zmiany morfologiczne, które mnie umieszczały w grupie bardzo wysokiego ryzyka. Tak, i lekarze po prostu powiedzieli, no słuchaj, możesz brać leki i się modlić i po prostu się często kontrolować, a możesz się pozbyć problemu w ten sposób i chcemy, żebyś tak zrobiła. Tak powiedział mój lekarz tutaj, potem wielu innych lekarzy to potwierdziło. Natomiast ja miałam wrażenie, że ten tak zwany syndrom Angeliny, ten efekt Angeliny, że to wykonało jakąś pracę, bo wtedy to strasznie, pamiętam, tam po niej jechano. I byłam bardzo zdziwiona, że aż tyle było tego jadu, że prawda, to weź se, czemu se mózgu nie usuniesz, bo możesz dostać raka mózgu, albo czemu tam. No i ja właśnie, myślę, że joga Ci pomaga? Jak czytasz coś takiego, to czy to wszystko, co wiesz, co przeżyłaś, co przerobiłaś, dzięki jodze również pomaga Ci powiedzieć, dobra, odpuszczam. Takiego typa, czasem trolla, komentatora, nie? Czasem pomaga, czasem nie. No, to też nie jest tak, że człowiek się staje jakimś po prostu nie wiadomo jak porną osobą. Na pewno to, w czym bardzo joga pomaga, i na to są badania naukowe i to nie są jakieś bajki po prostu powtarzane przez jakieś nawiedzone panie czy panów, to, że jeżeli mamy praktykę taką regularną, to umiemy robić pewne rzeczy, takie jak ćwiczenia oddechowe, takie jak koncentracja uwagi, ale też ćwiczenia fizyczne. I w ogóle sam proces wchodzenia w medytację to jest długi, skomplikowany proces. Ja w ogóle nie lubię nadużywania słowa medytacja, bo żeby zacząć medytować, to długa droga. Ale to w ogóle samo takie siedzenie we własnej ciszy, takie regularne, to są takie działania, które są każdemu dostępne, które bardzo obniżają poziom stresu. One obniżają, fizycznie obniżają poziom kortyzolu w organizmie, obniżają poziom hormonów stresu, tak? Adrenaliny, kortyzolu, obniżają, uspokajają tętno, obniżają ciśnienie tętnicze krwi. W związku z tym, cokolwiek by się nie zdarzyło, to jeżeli ja codziennie wracam do tej mojej praktyki na te pół godziny czy na godzinę i biorę ten czas po prostu dla siebie, żeby posiedzieć sobie w tej ciszy, żeby się porozciągać, żeby zrobić głęboki relaks, żeby z sobą pobyć, też blisko tego swojego czucia, tego, co we mnie jest, żeby zobaczyć też te emocje, które mną targnęły, kiedy jakiś troll czy ktoś tam coś tam wrednego napisał, prawda? Albo żeby zobaczyć, bo to, że troll coś napisał, to tam jedno, bo że w tą całą sprawą, w tej całej sprawie to było, że ja się po prostu tak strasznie bałam,
tej operacji, tego, co to będzie potem, tego bólu, bo wiedziałam, że to będzie dużo bólu. Więc ja się, zanim to się wszystko stało, spotykałam z tą emocją na tej macie i po prostu pozwalałam sobie to czuć. I pozwalałam sobie to przeżyć, dopuszczałam te emocje. To jest coś takiego, że dobra, proszę Państwa, to ja teraz Was zostawiam, idę sobie, posiedzę pół godziny, bo będę ze swoimi demonami, ze swoim strachem, paranoją, z tym wszystkim, co nam się nadarzy, bo to znaczy, że ta praktyka jogi nas od tego nie uwalnia. Nawet oświecone osoby nie mają, nie są od tego wolne, bo my żyjemy z układem nerwowym. Jak ci jakiś troll, wiesz, pojedzie chamsko, to po prostu odpala tę reakcję z układu nerwowego. To tylko psychopaci się tym nie przejmują. Nie przejmują, absolutnie. No też a propos tych mitów różnych, czy wyobrażeń takich nie bardzo uzasadnionych, bardzo fajnie piszesz o tym, że odczuwam zimno, miewam kaca, kiedy przesadzę z winem do kolacji, szlak mnie trafia, gdy patrzę na polityków. Praktyka jogi nie ma na celu uczynienia z człowieka natchnionego elfa, odklejonego od rzeczywistości, czyli jakby nie dajmy się zwieść tym płynącym nad ziemią, no właśnie, ty nie lubisz słowa joginka, dlaczego? Dlatego, że istnieje piękne słowo sanskryckie jogini, które opisuje dokładnie kobietę praktykującą jogę. I wydaje mi się ono jakieś takie wznioślejsze. No jak bogini, no to ja się z tym absolutnie zgadzam. W każdym razie nie lecimy nad ziemią. Joginka. Piszesz o tym, że kiedy spotkałaś się z redaktorem wydawnictwa Pruszyński, redaktorem twojej książki Michałem Nalewskim, to on powiedział, że chciałby taką książkę dla takich jak ja napisał, napisz taką książkę, dla tych, którzy ciągle coś tam o jodze słyszą z różnych stron i czasem nawet czują się zaciekawieni, no ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać. To było dla ciebie, pomyślałaś sobie, dobra, od razu wiem, jak to zrobić, czy musiałaś chwilę jednak pozbierać myśli? Ja w ogóle nie chciałam pisać książki o jodze, bo uważam, że za dużo już o tym napisano. Znaczy, że w ogóle dużo o tym napisano, poza tym kim ja jestem i jakie jest moje doświadczenie, żeby pisać o jodze. No potem stwierdziłam, dobra, no jakieś mam doświadczenie jako publicystka, jako dziennikarka, no mogę na to swoje doświadczenie z jogą też popatrzeć okiem reporterki, tak? No właśnie. I też aktywistki feministycznej, którą jakoś tam w tym moim życiu się stałam. Ale oczywiście, jak już mnie Michał przekonał, którego pozdrawiam i któremu nieodmiennie dziękuję za to, że już tyle razem żeśmy zrobili tych książeczek, to najpierw sobie pomyślałam tak, no jestem sobie tutaj na tej Krecie, w tym moim domku, mam tą praktykę ugruntowaną, stworzyłam tutaj niewielką firmę, prowadzę ją, to wszystko jakoś działa, mam z czego żyć. Napiszę taką przyjemną książkę o jodze. Tak, ja już wiem, do czego pijesz, dawaj, bo tak, no i przyjemna książka. Młynarska, przyjemną książkę o jodze. Tak, i nawet siebie tak widziałam, bo proszę, będę tak sobie zasiadać do tego komputera i wschodzi słońce, ja bardzo wcześnie wstaję. No i dupa niestety, jak zwykle, bo po prostu... Po pierwsze, pandemia nas po prostu dorwała, dopadła. Po drugie, człowiek po prostu, jak to mówią, giena nie wydłubiesz. I po prostu ja mam w tym gienie moim takiego zakapiora. I nie dało się, no. I wyszła nieprzyjemna książka. Nieprawda, ja absolutnie w ogóle dementuję po lekturze, nic się nie zgadzam, Paulina. No właśnie, słuchajcie, moja lewa jogo, Paulina Młynarska, o tej książce rozmawiamy i ty mówisz, że to nie jest poradnik, a ktoś ci powiedział, że to jest odradnik. Zgadzasz się z odradnik? Naprawdę? Ja już nie pisałam jeden odradnik, poradnik, odradnik. Tak, to mi powiedziała Joasia Olekszyk z Naczelna Zwierciadła, jak ze mną przeprowadzała wywiad. W najnowszym Zwierciadle jest też rozmowa długa o tej książce, dostępna w Empiku. Chodziło jej o to chyba z tym odradnikiem, no, że ja tam jednak podkreślam dużo razy, że ja nikogo do niczego nie namawiam, a wręcz trochę tak no, odzieram tę jogę z tych jej takich... ładnych fatałaszków, tak, i z tego, i rozwiewam ten dymek kadzidlany, który ją spowija i który tak naprawdę moim zdaniem
To nawet nie o to chodzi, że on szkodzi jodze, bo jodze nic nie jest w stanie zaszkodzić. Joga to jest tak potężne narzędzie, że jak ktoś się za to na serio weźmie, to też często, a ja nawet jak nie na serio się weźmie, bo ja się na początku wzięłam nie serio, tak uważałam, że to jakaś gimnastyka jest, to joga jak cię dopadnie i zobaczy, że tam jest w tobie potencjał, to już cię jakoś pociągnie. Ale to jest po prostu wielka strata dla nas wszystkich, bo to jest narzędzie dostępne. Oczywiście trzeba troszeczkę włożyć pracy, poczytać sobie, można popatrzeć w internecie, można znaleźć dobrego, najlepiej znaleźć dobrego nauczyciela czy nauczycielkę, ale warto w to zainwestować, bo to jest bardzo konkretny zestaw różnych umiejętności, które mogą ogromnie nam pomóc w życiu i które mogą zapracować na to, jeśli nie mamy, że będziemy na starość sprawni, sprawne, że będzie makówka po prostu w miarę sprawna, bo ludzie, którzy medytują, mają wyższe IQ i lepsze wnioskowanie i na to też są badania i są i szybciej im tam maszynka w głowie pracuje, więcej danych potrafią zebrać, bo mają lepszą koncentrację uwagi, bo mózg jest, nie jest tak zawalony po prostu śmieciami. I to jest coś, co naprawdę każdy z nas może robić, tak? To każdy z nas może na swój użytek stosować. Tylko myślę, że ten właśnie taki narcystyczny, ultra sprzedażowy stosunek do jogi, jaki obserwujemy w tej chwili na Zachodzie, zraża bardzo dużo ludzi do jogi, bo oni sobie myślą, że to jest dla jakichś takich po prostu albo dla bogatych, albo dla łań takich po prostu... Niezwykle uduchowionych, tak? Albo, że to jest teraz bardzo dużo, że dla uduchowionych i dla takich trochę świrów uduchowionych, dla takich, co to troszeczkę nawet za daleko odlatują. Nawet mi powiedział jeden masażysta tutaj na Krecie, który masuje moje grupy, bo tutaj jak przyjeżdżają ludzie do mnie na jogę, to zawsze staram się, żeby było przynajmniej dwóch masażystów dobrych, którzy... Tak jest w aszramach w Indiach, którzy po prostu tym ludziom troszeczkę pomagają, bo tam się różne, no, uruchamiają różne rzeczy. Jasne, oczywiście. Troszeczkę obolałe. No i mam takiego znajomego masażystę, bardzo dobry, to jest fizjoterapeuta, i on mnóstwo pracuje z ludźmi jogi. I powiedział mi ostatnio taką rzecz. You know, for a yoga person you are very normal. Rozumiem, no to właśnie to jest to nielatanie nad ziemią. Swoją drogą jest takie świetne zdanie, które mówił twój mistrz: jeśli nie weźmiesz odpowiedzialności za stan swojego ciała i psychiki, prędzej czy później stracisz wolność. Czasem jeszcze mówił, a lekarze na pewno zabiorą ci wszystkie oszczędności. To jest trochę to, o czym teraz mówisz. Ale wiesz, a propos Młynarskiej, która nie napisze grzecznej książki o jodze, i bardzo Młynarskiej za to dziękujemy, napisałaś też taką dziennikarską, interwencyjną może nawet trochę książkę, bo piszesz o tych, którzy dociskają na siłę, stają na ludziach, wyśmiewają na zajęciach, ale piszesz też o przekraczaniu pewnych granic, o dotykaniu, o tym, że w tym świecie jogi, który wydaje się być właśnie taki pachnący kadzidełkami i wspaniały, dzieją się pewne nadużycia. To jest ważne, że na to zwracasz uwagę. Dlaczego też chciałaś pójść w tę stronę? Joga ma swoje bardzo potężne mitu, które się dopiero rozkręca. Musimy sobie jedną rzecz uświadomić, że kiedy joga się zaczęła naprawdę robić bardzo popularna na Zachodzie, czyli na początku lat 70., dzieci kwiaty, hipisi, ludzie zaczęli jeździć do Indii, fascynować się różnymi guru. I teraz no, musimy pamiętać, że joga w ogóle wyrosła bardzo w ultrapatriarchalnym społeczeństwie, gdzie dostęp do seksu jest bardzo, bardzo ściśle reglamentowany przez tradycję. I ona była przede wszystkim praktykowana przez mężczyzn. I nagle do świata tych hinduskich guru wtargnęły tabuny super seksownych młodych ludzi z Zachodu z gołymi cyckami pod bluzeczkami haftowanymi, z mini spódniczkami, z długimi włosami, dzieci kwiaty, chłopaki po prostu zjawiskowe, dziewczyny jeszcze bardziej zjawiskowe, wpatrzeni jak w święte obrazy w tych swoich guru. I oczywiście tam się zaczął festiwal nadużyć. I tak naprawdę to uwolnienie
opowieści, które się dzieje i w świecie filmu, i oczywiście przede wszystkim, ale w świecie nauki też, w sportu przecież, ile powstało w ostatnim czasie niesamowitych dokumentów i ile rzeczy żeśmy się szokujących dowiedzieli, prawda? To dokładnie to samo się stało w świecie jogi. I odkryliśmy ze zgrozą, ja to naprawdę ze zgrozą zgróz, bo jeździłam do ashramu Shivananda, gdzie się uczyłam i gdzie się bardzo dużo dobrych rzeczy nauczyłam i jestem ogromnie wdzięczna, no ale niestety wielki Vishnu Devananda, guru tej szkoły, w której się uczyłam, nie jest wolny od oskarżeń o nadużycia seksualne. Te nadużycia, jak rozmawiam z dziewczynami i z chłopakami też, jeżdżąc po świecie z różnych krajów, naprawdę trudno wskazać szkołę, znaną szkołę jogi, znany kierunek, w którym to by nie miało miejsca. I do dzisiaj to się dzieje w salach, dlatego że po prostu napompowane ego takiego mistrza, w którego się wpatrują bardzo atrakcyjne osoby, które eksponują swoje ciała. Jest niesamowity dokument na Netflixie już od bardzo dawna pod tytułem Dziki, dziki kraj o Osho. Ale taki historia, no też o Bikramie jest na Netflixie dokument. Ale nie trzeba też szukać wśród tych takich bardzo znanych. Wystarczy pójść do różnych sal i popytać. Tam też to się dzieje. I to jest bardzo, bardzo poważna sprawa i bardzo poważna dyskusja dotycząca feministyczna i równościowa, dotycząca, ale też i queerowa na swój sposób, bo to też dotyczy osób nieheteronormatywnych, która dotyczy po prostu nadużyć w tej relacji tak zwanej skośnej, prawda, tego guru, któremu tak bardzo ufamy, w stosunku do adepta czy adeptki. I tu mamy ogromną pulę, to są nadużycia seksualne i jeszcze większą pulę, to są nadużycia psychologiczne, takie sekciarskie, takie pompowanie tego swojego wizerunku jako nieomylnego guru czy nieomylnej nauczycielki i uzależnianie ludzi od siebie, manipulowanie nimi. Musimy pamiętać też o jednej rzeczy, że w takich środowiskach jak yoga grasuje bardzo dużo narcystycznych psychopatów. Cała masa. Dlatego, że to jest idealne pole dla nich do polowań. To jest idealna, to jest ich wymarzony teren łowiecki. Tam jest mnóstwo pogubionych młodych ludzi, młodych i nie tylko młodych, różnych, ale mnóstwo jest ludzi, którzy poszukują pomocy, jakiegoś wsparcia, szukają siebie, duchowości, którzy szukają też wspólnoty, którzy szukają odpowiedzi na ważne egzystencjalne pytania, których jakoś nie otrzymali w innych miejscach, którzy chcą się rozwijać, albo którzy są w kryzysie po prostu i przychodzą do sali jogi, bo myślą sobie, to mi pomoże. I takie osoby dla prawdziwego, narcystycznego psychopaty czy psychopatki, to jest wymarzona publika, którą można manipulować i okręcać sobie wokół palca, którą można najpierw uwieść, zbombardować miłością i dobrymi wibracjami, potem od siebie uzależnić, a potem zacząć niszczyć. I następny bardzo ważny obszar, który też jest gdzieś tam związany z tymi dwoma poprzednimi, to jest obszar nadużyć dotyczący takich fizycznych, czysto związanych z tą praktyką fizyczną jogi. Jasne. Czyli nauczyciele czy nauczycielki, którzy się czują tak pewni siebie, którzy tak bardzo wierzą w to, że mają po prostu tomografy w rękach i inne narzędzia prześwietlające, że po prostu pozwalają sobie na to, żeby bez zgody poprawiać, ale też i dokręcać bardzo mocno, stawać na ludzi, żeby więcej z nich wycisnąć, podczas kiedy przecież ludzie sami mogą nie wiedzieć, co ich ciało skrywa. Oczywiście. Ból to jest nasz wspaniały sejsmograf. My po to jesteśmy, powiedział to cudowny nauczyciel yin jogi, czyli takiej bardzo, bardzo łagodnej, restauratywnej jogi, Bernie Clark, że to nie
Ciało jest po to, żeby być w pozycji, w asanie, tylko asana jest po to, żebyś była w ciele. Chodzi o to, żeby za pomocą tej pozycji poczuć, co tak naprawdę się w tym ciele dzieje. I teraz, oczywiście. Jeżeli w tym ciele dzieje się ból, to ja mam mu powiedzieć: dzień dobry, bólu. Co mi masz do powiedzenia? Dlaczego tu jesteś? Dobrze, że jesteś. Jesteś moim drogowskazem. Tutaj jest granica. Nikt nie ma prawa tej granicy torpedować. Więc przepraszam, jeśli dużo osób się poczuje urażonych, bo mają taki styl uczenia, ale takie jest moje zdanie. No ja się poczułam przez sekundę, jakbym była tam obok ciebie na Krecie, na warsztatach Miejsce Mocy, jakbym tam była na dachu, bo to masz takie fajne miejsce, w którym te zajęcia się odbywają. Powiem tak, to nie jest odradnik, to nie jest poradnik, to jest mądry przestrożnik, moim zdaniem, przestrożnik. Na różnych ścieżkach jogi. Paulino, ja nie uprzedziłam cię o tym przed spotkaniem, bo nie zdążyłam, ale zawsze jest tak na premierach online, że dzielimy je na kilka części, więc teraz łyknij wody, nie rozłączaj się z nami. Powiemy hasło ważne i najważniejsze i rozwiniemy ten wątek w kontekście jogi, myślę, niezwykle interesująco. Paulina chyba właśnie wyszła jednak z kadru, poszła się napić wody, ale za chwilę do nas wróci. Więc ja przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy z Pauliną Młynarską o jej najnowszej książce wydanej przez wydawnictwo Pruszyński Moja Lewa Yoga. Doskonała rzecz dla tych, którzy chcą zobaczyć, co jest pod tą matą. Co tam może być zamiecione, o tym trochę dzisiaj rozmawiałyśmy. Zachęcam Was do zadawania Paulinie pytań, bo będzie na nie czas pod koniec spotkania. Teraz o tych ważnych i najważniejszych. Powiem Ci, Paulina, że dla mnie bardzo ważny jest taki wątek, który poruszasz w książce, mianowicie radzisz osobom, które mają różne czy problemy, czy wręcz nawet zaburzenia psychiczne, żeby od razu nie pchały się na matę do jogi. I tutaj moje pytanie, na ile joga może być psychoterapią, jest czymś obok psychoterapii? Też to opisujesz na swoim przykładzie trochę. Joga nie jest psychoterapią i nie należy tych dwóch porządków mylić, ale myślę, że joga może pod warunkiem, że jest bardzo kompetentnie prowadzona, to znaczy, że w ogóle zajęcia są różne, jakiekolwiek by nie były prowadzone przez kompetentną osobę i w porozumieniu albo przynajmniej w jakiejś formie współpracy z osobą prowadzącą terapię czy też odwyk, może być pewnego rodzaju uzupełnieniem, jakąś dodatkowym elementem, wartością dodaną, ale tutaj też trzeba bardzo uważać, dlatego że no, nie ma tak bardzo wielu nauczycieli, którzy współpracują z terapeutami. To jest takie zjawisko, które się w Polsce dopiero rozwija. Są tacy, ale warto się po prostu tym zainteresować. Jeśli chodzi o pracę jogiczną, o praktykę jogiczną, to ona jest rzeczywiście dla każdego, ale nie wszystkie jej gałęzie i nie zawsze, nie w każdym momencie życia. To znaczy, jeżeli jesteśmy w bardzo dużym kryzysie psychicznym, jeżeli mamy problemy, no zacznijmy od takich bardzo poważnych, czyli dysocjacyjne, czyli mamy objawy dysocjacyjne, tak? Jesteśmy w jakiś sposób, w jakimś rozdwojeniu, słyszymy głosy albo mamy problemy ze zintegrowaniem swojej osobowości, przejściowe czy trwałe, to musimy wiedzieć jedną rzecz, że w praktyce jogi my, kiedy wchodzimy w troszeczkę takie bardziej zaawansowane praktyki, naszym celem jest nauczyć się obserwować siebie z pozycji świadka, obserwować swój umysł z pozycji świadka. To jest dysocjacyjne. Rozumiesz, o co mi chodzi? Oczywiście, no, jeżeli ktoś ma z tym kłopot, to wyjdź i stań obok siebie, to jest najgorsze rozwiązanie, bo to jest po prostu w jakiś sposób nawet niebezpieczne, tak? Tak, dlatego osoby, które borykają się z tego typu problemami, zanim zaczną jakiekolwiek praktyki medytacyjne, ważne, żeby po prostu przede wszystkim był pod dobrą opieką i żeby tego nie ukrywały przed swoim nauczycielem czy też nauczycielami, bo to nie znaczy, że ta osoba nie ma w ogóle być w praktyce. No, oczywiście, że może być, może brać udział w różnych praktykach, ale pewnych rzeczy powinna unikać.
Każdy problem psychiczny, który jeszcze się nie ujawnił pod postacią jakiejś takiej, pod swoją swojej klinicznej postaci, jest jakoś trzymany w ryzach przez naszą psychikę za pomocą naszych, po prostu naszego systemu obronnego. To są racjonalizacje, to jest też wyparcie, to, że coś wypieramy, to nie jest wcale tylko złe. To jest sposób na to, żeby przetrwać, tak? Oczywiście. Dlatego mamy wypadek, wspomnienia traumatycznych przeżyć i tak dalej, bo inaczej nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. I oczywiście w pracy terapeutycznej dążymy do tego, żeby to rozpoznać i bardzo delikatnie rozmontować, bardzo ostrożnie, dlatego terapia trwa długo, dlatego dzieje się to metodą często bardzo małych kroków, a czasami cofania się i wracania. A niektóre praktyki jogiczne mogą przez fakt, że bardzo mocno działają, że korelują ciało z psychiką, z oddechem, mogą doprowadzić do rozbrojenia tego problemu i on, wiesz, to jest tak jak taka bania powietrza, która gdzieś po prostu z głębin się wznosi, wznosi, wznosi i nagle po prostu przy okazji jakiejś bardzo głębokiej praktyki medytacji prowadzonej albo transowej praktyki, bo w niektórych szkołach jogi stosuje się praktyki, które są ewidentnie transowe i które też wprowadzają człowieka w taką euforię, w taką hipomanię trochę. I wiesz, ten bulbąk tego powietrza po prostu się nagle, wiesz, z tej pęka, wody twojej, z tej podziemnej rzeki, rozumiesz, wyłoni i jest po prostu ogromny problem. Nad tym trzeba umieć zapanować. Mhm. Więc dlatego postępujemy bardzo ostrożnie z osobami, które mają problemy psychiczne, i otaczamy te osoby szczególną taką delikatnością i postępujemy z nimi bardzo, bardzo pomalutku i najlepiej, jeżeli wie o tym terapeuta i jakby daje swoje przyzwolenie. Oczywiście. Zapytałam cię o to nie bez powodu, również w kontekście jakiegoś takiego rozbrajania, które czynisz swoją lewą jogą, mianowicie z jednej strony nie inwestujemy, nie musimy inwestować w drogie maty, nie musimy wydawać od razu fury pieniędzy, nie musimy się godzić na różne rzeczy, które nam proponuje mistrz, czy na pewno jest on dobrym mistrzem, nauczycielem, no i wreszcie wydawałoby się, że joga jest takim lekarstwem na wszystko. Ona jest teraz taka modna, tak? Wszyscy praktykują jogę, więc na pewno ja jestem trochę zagubiona, pójdę, zobaczę. Dlatego zwróciłam na ten wątek psychiczny czy psychologiczny uwagę w twojej książce, żeby również tutaj zapalić światełko, prawda? Żeby nie iść, no właśnie, nie iść w tę jogę tak bez refleksji. Hasło ważne i najważniejsze. Co jest twoim zdaniem najważniejsze w naszym nastawieniu do jogi? Tych ludzi, o których pisał czy mówił Michał Nalewski, takich, którzy nie znają się, a może by spróbowali, co w naszym nastawieniu jest najważniejsze, żebyśmy z tego naprawdę skorzystali? Bardzo trudne pytanie, dobre pytanie, trudne pytanie, bardzo trudne pytanie. Trudno mi na szybko na nie odpowiedzieć, bo tam jest dużo ważnych rzeczy. Ale myślę, nie musi być jedno, może być więcej. Najważniejsze to wiedzieć, że to zadziała tylko wtedy, kiedy będziemy to robić naprawdę regularnie. Bo to jest tak, że praktykę my wytwarzamy, a potem praktyka wytwarza nas. I żeby to zadziałało, to po prostu trzeba temu zrobić miejsce. Trzeba dla jogi zrobić miejsce w swoim życiu. Dla jogi rozumianej jako praktyki fizyczne, praktyki relaksacyjne, praktyki medytacyjne, ale też i praktyki etyczne. Jamy i nijamy. Mówisz tak, ja pokochałam jogę za jej otwartość, za to, że jest spójnym systemem poznawania i doskonalenia siebie. To co dla ciebie na tej ścieżce, na tej drodze, w tej rzece jogi, jakkolwiek to sobie nazwiemy, było takie czy kluczowe? I znów nie musi to być jedna rzecz, spokojnie, ja ci to nie stawiam pod ścianą, podaj jedną i koniec. Tylko też pewnie to, co teraz poczujesz. Na początku kluczowe było ciało, bo mnie joga uwolniła od bólu, to znaczy praktykowanie regularne. Jak zaczęłam regularnie praktykować, to po prostu moje ciało przestało wiecznie boleć. A ja naprawdę żyłam bardzo dużo lat w bólu i każdy, kto żyje w bólu, i kręgosłup, i brzuch, i biodra, no po prostu ciągle miałam problemy jakieś bólowe.
i te problemy ustąpiły, więc oczywiście ciało. Ale potem to, co mnie niesamowicie porwało w tym, to że to jest ścieżka niezależności. Że to jest ścieżka, która czyni człowieka fizycznie i psychologicznie, ale też duchowo niezależnym, niezawisłym, autonomicznym, autonomiczną jednostką ludzką. Że i właśnie dlatego, że tak jest, to uzależnianie się od guru wydaje mi się wysoce podejrzane. Pomijając to, że jest patriarchalne bardzo. Ja nie uważam, żebyśmy my potrzebowały tatusia tak, że po prostu na macie to jogi. Myślę, że sobie potrafimy same doskonale radzić. Potrzebujemy wskazówek, potrzebujemy wiedzy, potrzebujemy mądrego przewodnictwa, ale nie kogoś, kto nam będzie coś kazał i jeszcze sobie stworzyć jeszcze jedno pole, na którym ktoś będzie nami dyrygował. Ja powiem jako feministka, że kiedy ja słyszę na jakichś zajęciach online albo jak jeżdżę do Azji, ale nie tylko, no, tam gdzie uczą faceci i oni tym takim grubym męskim głosem mówią inhale, exhale, wdech, wydech. To we mnie na dnie po prostu powstaje taki głosik, który mówi, ty mi będziesz dziadu jeszcze mówił, kiedy ja mam oddech brać? Jakkolwiek on ma dobre intencje, ale po prostu wystarczy tego już, wystarczy. Uważam, że my tego po prostu słyszymy tyle, tych po prostu komend, że mamy prawo, ja mam traumę z tym związaną, bo mną tak po prostu ten patriarchat kontrolował przez tyle, ja mam prawie 51 lat. Wystarczy tego dobrego. No nie chcę, żeby mi jeszcze jakiś dziad mówił, kiedy ja mam oddychać, choćby był najmądrzejszy na świecie. Słuchaj, to tu na sekundę stawiamy kropkę. Wiemy, czego już nie chcemy za dużo, ale pytanie, czego będziesz chciała więcej. I o tym za chwilę w naszej rozmowie. To zapytam, nawiązując do tego, o czym teraz powiedziałaś, o tym nawet patriarchalnym dziadzie, który mówi, że oddycha i że to jest takie od trzewi męczące. Więcej kobiet w jodze? Myślisz, że to jest taki kierunek, który, wiesz, to też takie może proste przełożenie, że kobiety inaczej prowadzą zajęcia, czy że ta joga kobieca jest inna, no ale może warto o to zapytać. Jakie są twoje doświadczenia, obserwacje? Wiesz, bardzo ważną rzecz zauważyła wspaniała badaczka amerykańska Gerda Lerner, która napisała Stworzenie patriarchatu. Mhm. Myślę, że powinnyśmy często do tego wracać, że nawet jeżeli pojawiły się już pokolenia kolejne naukowczyń, różnych artystek, ale przede wszystkim naukowczyń, profesorek, takich figur kobiecych, które wpływają na innych, nauczycielek, tak? Które przedstawiają, które już uczą, to musimy pamiętać, że one zostały wychowane przez swoich męskich mistrzów. Dlatego, że kobiety są w tym świecie publicznym. To dotyczy też jogi. Nie sądzę, żeby już była taka sytuacja, że jest tylko kobieca, że istnieje ta kobieca ścieżka w jodze. Ona się rodzi i są poszczególne nauczycielki, które wspaniale jakby idą tą ścieżką i odrzucają różne patriarchalne okowy i szukają własnej ekspresji na tej ścieżce. Pamiętajmy o tym, że udział kobiet w praktykach jogicznych to jest w ogóle, to był jeden z takich ważnych postulatów ruchu tantrycznego w średniowieczu, żeby w ogóle wyprowadzić jogę do ludzi świeckich i uznać istnienie ciała, seksualności i tak dalej. I myślę, że nie tyle więcej kobiet, ile mniej patriarchatu po prostu. Dlatego, że no są nauczyciele wspaniali, którzy mają to przepracowane i nie są patriarchalni. Po prostu mniej patriarchatu. A patriarchat ze swojej jakby natury polega na tym, że kobiety są podporządkowane. Polega na subordynacji kobiet. I też bardzo często sobie o tym myślę, że też bardzo dużo asan
bardzo dużo tego, co robimy na macie fizycznie, jest pod męskie ciało zrobione, dostosowane do męskiego ciała. Ja myślę, że my kobiety potrzebujemy, właśnie dlatego kocham yin jogę, yin to jest w ogóle nazwa tego, co żeńskie, że my potrzebujemy tego przepływu, że my potrzebujemy dłużej, ale z mniejszym tym napięciem w mięśniach, więcej w rozluźnieniu, więcej w takim oddaniu, poddaniu się ciału, nie mylić z poddaniem się, wiecie komu. Żadnych dziadów, żadnych dziadów, nie, już tutaj po prostu wygumkowaliśmy dziadów. Swoją drogą to jest ciekawe, co mówisz, bo przecież kobiece ciało jest też ciałem w porównaniu z męskim, jest bardziej rozciągnięte jednak, tak? Więc a propos tego, jak są skonstruowane asany w jodze, że to też ciekawe, czyli ten kierunek mniej patriarchatu, niekoniecznie więcej kobiet. Ale wiesz, myślałam sobie o tym haśle więcej w kontekście twojej książki i zastanawiam się na ile, bo to jest też książka o różnych spotkaniach, o twoich spotkaniach z dziewczynami, z chłopakami, pewnie więcej z dziewczynami jednak, które do ciebie przyjeżdżają, czy przyjeżdżały na różne, nie zawsze na Krecie, przecież to się miejsca mocy odbywały się w różnych częściach świata. Z czym do ciebie przychodzą ludzie? To znaczy twoje więcej spotkań z ludźmi przez jogę, bo ty się stajesz też nauczycielką, przewodniczką, opowiadają ci o sobie, przez zajęcia mówią o sobie. Czy trochę widzisz też siebie z tego czasu, kiedy cię wszystko bolało i o czym przed chwilą opowiadałaś? Czy mamy pewne wspólne tematy, z którymi trafiamy w takie miejsce jak twoje warsztaty? Tak, bardzo widzę siebie też w tym zaskoczeniu, bo kiedy ja zaczęłam trafiać na właściwych dla mnie nauczycieli, którzy właśnie byli, no zresztą mój mistrz jest facetem, ale czy też dziadersem, kiedy ja zaczęłam odkrywać to, że te spotkania na macie do jogi mogą być takim momentem utulenia, takim momentem też bardzo, bardzo głębokiej, takiej głębinowej wręcz refleksji nad sobą, nad swoim czuciem, nad stanem swojego ciała, nad momentem w życiu, w jakim jestem. Że joga daje takie piękne metafory, takie piękne narzędzia, żeby nad tym wszystkim pracować i myśleć. I to mnie tak wzbogaciło, to mnie tak, to tą moją opowieść o moim życiu, tak. A tak właśnie jakoś wzbogaciło o tyle różnych nowych wątków, o tyle różnych kolorów, że byłam tym totalnie zaskoczona, bo ja myślałam, że to będą po prostu fajne ćwiczenia i że będę może trochę bardziej sprawna fizycznie i że będę się może umiała lepiej koncentrować. I widzę to zaskoczenie na twarzach osób na zajęciach i też na koniec sobie często robimy takie kółko i osoby mówią, że się nie spodziewały tego, że się zadziały takie rzeczy, że myślały, że się zadzieją inne rzeczy, i że się nie spodziewały. U mnie na zajęciach jest, oczywiście no mamy codziennie asany przez godzinę albo przez półtorej, ale potem mamy drugie tyle albo więcej gadania. Ja tak powiem całkiem szczerze, to ja tam no, oczywiście no, ćwiczę te asany i prowadzę te zajęcia, ale to nie jest dla mnie najważniejsze i najciekawsze, to znaczy no, lubię to robić, nawet moje ciało się tego domaga i widzę też jakie to jest wspaniałe, jak osoby się po prostu rozluźniają. Ale bardziej mnie interesuje ta opowieść, którą to ciało niesie. Powiedziała takie piękne zdanie Brené Brown, wspaniała psycholożka, mówczyni motywacyjna i naukowczyni, ona jest Amerykanką, prawda? Z Teksasu. Ona powiedziała, że mamy do wyboru albo nasza opowieść, nasza historia ma nas i nas trzyma za gardło, albo my mamy swoją historię. I ja myślę, że mata do jogi to może być takie miejsce, na którym ten uścisk tej naszej historii puszcza i my możemy ją po prostu wziąć w swoje ręce i powiedzieć, taka jesteś, Maria, moja opowieści. Jesteś taka i taka. Jeżeli uda nam się trochę porzucić, czy też może nie porzucić, ale trochę po prostu temperować ten egotyzm, ten narcyzm, to ego, to jesteśmy w stanie przyjąć do wiadomości, że nasza opowieść też nie zawsze jest, że my nie jesteśmy zawsze pozytywnymi bohaterkami, czy bohaterami tej opowieści. I to jest okej. To nie jest nic złego. Że my nie możemy odrzucać siebie, dlatego że w naszej opowieści nie wszystko wygląda tak super. No nie wygląda, a u kogo wygląda?
No, u tych, z którymi się rozprawiasz w ostatnim rozdziale tej książki, ale tego nie zdradzimy, bo jest taki rozdział, słuchajcie, wokół którego Paulina się przyznaje, że chodziła, niczym jej stworzenia w domu tam chodzą wokół różnych tematów, tak chodziła, chodziła, jak masz stworzenie, jest, a to jest to słynne legowisko po prostu tutaj. Nie śpisz dzisiaj, wiesz, dzisiaj nie śpisz, Paulina, bo masz zajęte całe łóżko. To poczekaj, jeszcze się nie oddawaj, wiesz, pieleszom domowym, bo jeszcze jedno ważne. Swoją drogą, wielkimi literami Paulina pisze: jesteś wystarczająca, jesteś wystarczający. I o tym wszystkim poczytacie tutaj, w mojej lewej jodze Pauliny Młynarskiej. A ja jeszcze za chwilę poczytam od Was pytania, bo skoro więcej ludzi, to również to, co Was interesuje. I na przykład, droga Pani Paulino, pytanie, którego się spodziewałam, bo jednak łakną dziewczyny, nie tylko dziewczyny, Twoich tekstów. Czy masz już pomysł na kolejną książkę? Zapytała Ani ja. Nie tylko pomysł, ja mam niestety umowę podpisaną, więc już nie wynikłam. Tak. Ale zanim to powiem, to zaraz po tej książce ukaże się taki kalendarz, w Empiku zresztą będzie do kupienia, planer, który się nazywa Moc Kobiet. Tam jest 12 opowiadań o 12 boginiach i bohaterkach greckich, więc to już jest ta następna rzecz. No i jak trochę sobie pożyję, bo jak się pisze książkę, to człowiek jest trochę jednak niewolnikiem tego procesu, to będę pisać książkę o Krecie, o mojej. Słuchaj, o kalendarz miałam pytać, o planer właśnie, to będzie bardziej kalendarz na 2022, czy planer, jak sobie to obmyśliłaś? To będzie planer, który nie ma roku przypisanego, więc można go, ale ma na każdy miesiąc oczywiście, jest na każdy dzień jest kartka, więc to ma z 470 stron, bo tam wchodzą jeszcze przepisy moje jakieś, takie szybkie, łatwe i przyjemne. I jest tych 12 opowiadań o 12 boginiach i bohaterkach. Super. A książka o Krecie, jak cię znam, to i jak to sobie wyobrażam w sytuacji, w której jest umowa, ale jeszcze tekst nie napisany, to pewnie nie można za wiele opowiedzieć, ale to będzie twoja opowieść taka osobista o Krecie, miejsca, które odwiedzasz, zdradzisz coś? No, na pewno będę chciała napisać o ludziach. Okay. I to o tych ludziach, których tutaj turystycznie bywając nie poznajemy, bo tutaj są naprawdę takie niesamowite postaci, ważniejsze, więc mam całą listę różnych historii, bo Kreta to jest naprawdę kontynent. Tutaj jest tyle zróżnicowania i też to jest miejsce, gdzie łączy się, spotyka się Azja, Afryka i Europa. I z tego wynika bardzo wiele, ale no nie chcę za dużo zdradzać, tym bardziej, że ja na razie trzymam się nawet od myślenia o tym z daleka, bo jestem taka zmęczona tym pisaniem tych wszystkich rzeczy ostatnio, że muszę trochę sobie dać luzu, bo może się z tego urodzi zupełnie coś innego, jak to u mnie. I znowu pokażę. Znowu miała być grzeczna książka o Krecie, a tutaj po prostu wywrotowiec. No dobrze, można odpoczywać również pewnie trochę na macie. Alicja pyta o to, czy doczekamy się warsztatu w kraju nad Wisłą. Tak, warsztaty właśnie są za w październiku, na koniec października będą, ale już nie ma miejsc od dawna. To jest ten kłopot. No i mam nadzieję, że nie będzie to jakoś, że ta pandemia no nie przeszkodzi. Ale tak, ja od czasu do czasu przyjeżdżam i robię warsztaty. Tylko jak wrzucam na Facebooka, one się dosyć szybko sprzedają. No nie wiem dlaczego, ale się sprzedają. Cieszę się z tego. Wiesz co, ja myślę, że wiem, ale myślę, że też wszyscy, którzy nas dzisiaj oglądali, dobrze sobie z tego zdają sprawę, z czego to wynika. Do zobaczenia kiedyś, może na warsztacie, mam nadzieję, że na rozmowie twarzą w twarz. Przyjeżdżaj do Polski jak najczęściej, ale też nie przestawaj nam opowiadać o tej twojej kreteńskiej perspektywie i greckiej perspektywie. Dzięki za książkę, proszę się nie stresować nią zupełnie, bo to jest punkt do doskonałej dyskusji. Cieszę się, dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim i dziękuję mojemu wydawnictwu Kruszyński Spółka i Michałowi Nalewskiemu i wszystkim tym. Najbardziej to chciałabym, jak mam okazję, podziękować tym wszystkim osobom, których ja nigdy nie oglądam, bo po prostu nie spotykam już ich na tych dalszych procesach tamtej korekty, poprawiania kolorów, drukowania. Myślę sobie, przez ile to rąk musi przejść, to jest taka nasza kolektywna praca.
i za nią chciałam bardzo podziękować tym wszystkim osobom. Chcę, żeby one wiedziały, że są w moich mantrach. I Dorocie Janickiej za doskonały projekt okładki. Wspaniała okładka mojej lewej jogi. Tak, wspaniała Dorota Janicka, która do mnie kiedyś napisała maila i wysłała mi swoje, taką pracę, mój portret z taki z tęczowymi, z tęczową, tęczą na twarzy i potem pomyślałam sobie, niech, że Dorota zrobi, bo tak super, super są te jej prace. Wiem, że na dzień dobry, namaste, na do widzenia nie wiem co, om shanti. Ty zawsze piszesz om shanti, ale piszesz zawsze om shanti w swoich tekstach. To dziękuję ci pięknie. Do zobaczenia, Paulina Młynarska. Niech będzie, niech będzie. Dziadów wygumkowałyśmy, to mamy umówione. Paulina Młynarska, premiera online. Wiemy, dziady uleczymy. Moja lewa joga, Paulina Młynarska. Serdeczne dzięki i do następnego razu, Paulina. Dziękuję tobie bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim. Dla tych, którzy chcą więcej, za udział w spotkaniu dziękuję mBank z pakietem produktów Intensive, partner cyklu mPIK Premiera Online.